Cześć, nazywam się Krystyna Sudoł i jestem fotografem kobiecym. Czy rozważałaś kiedyś sesję sensualną? Razem z Dominiką z Mówię o Ślubie zapraszam Cię za kulisy takiej sesji, żebyś mogła zobaczyć, jak to wygląda. W sesji sensualnej najważniejsza jest kobiecość i zmysłowość, nie wygląd. To akceptacja siebie i poczucie, że jest się wystarczającą. To przyzwolenie na radość, miłość, wolność i dzikość z bycia sobą, z bycia, jaką się jest tu i teraz, bez względu na wagę, rozmiar czy wiek. Nie musisz być pewna siebie czy fotogeniczna, aby przyjść na taką sesję. To sesja ma sprawić, że poczujesz się dobrze w swojej skórze. Chciałam Ci dzisiaj opowiedzieć o pomyśle na prezent dla Panny Młodej. Tym prezentem jest sesja sensualna. Jest parę powodów, dlaczego jest to doskonały pomysł na prezent. Można zacząć od tego, że przed ślubem jako Panna Młoda dbasz o siebie. Dieta, zabiegi, ćwiczenia, więc warto uwiecznić te Twoje wysiłki na zdjęciach. Pod suknią ślubną nie będzie tego tak widać, natomiast w bieliźnie ślubnej już tak. Co więcej, to ważny moment w Twoim życiu. Niedługo z ukochanym zaczniecie wspólną przygodę, więc warto uwiecznić Twoje ostatnie momenty jako singielki. Jednym z najważniejszych powodów jest prezent dla Twojego męża. To doskonały pomysł, aby wręczyć mu zdjęcia jako prezent z okazji ślubu. Możesz zaskoczyć go, dając mu piękny album czy niesamowite wydruki z sesji rano w dniu ślubu jako niezwykły prezent przedślubny. Taka sesja to możliwość zachwycenia swojego wybranka, pokazania mu raz jeszcze, jaka jesteś. Piękna, zmysłowa, odważna. A może pokażesz mu tą część siebie, której jeszcze nie poznał tak dokładnie? Tak czy inaczej, to doskonały pomysł na prezent zarówno dla samej siebie, jak i dla swojego męża. Dwa w jednym. Zamiast dawać mu jakiś zegarek czy telefon, daj mu piękne zdjęcia jego ukochanej, a sama będziesz miała możliwość przeżycia czegoś, co zapamiętasz na długo. Taka sesja sensualna jest czymś, co każda kobieta powinna zrobić przynajmniej raz w życiu. Zapraszam Cię i do zobaczenia.